W najbliższym czasie kibice będą mogli Cię zobaczyć i usłyszeć w roli komentatora w studiu Polsatu przy okazji walki Pacquiao de la Hoya. Jak obstawiasz ten wynik tego pojedynku? Powiem szczerze, że takie walki naprawdę wzbudzają we mnie dużo, dużo, ale to dużo emocji. Czekam na te walki tak jak na swoje. Jakby nie jeszcze bardziej, no to jest naprawdę duża walka. Naprawdę walka stulecia. Dwóch bardzo dobrych zawodników. Ja obstawiam, że będzie walka na punkty i wcale Oskarowi nie będzie tak łatwo wygrać z Pacquiao. Jak wiemy, szybkość w ringu zabija i nie sądzę, żeby Pacquiao zdołał De La Hoya wygrać z De La Hoya przed czasem, ponieważ De La Hoya boksował z bardzo zawodnikami dobrymi, którzy byli obdarzeni mocnym uderzeniem i nie zdołali go znokautować. No, przegrał jedynie z Bernardem Hopkinsem, co w ogóle wyskoczył sobie do wagi średniej, nie wiem po co. Tam już była i dostał na wątrobę, także na to nie ma mocnych. Na szczękę można przetrzymać, ale już wątroba to naprawdę jest, jak się dobrze dostanie, to na to nie ma mocnych. I przegrał, ale sądzę, że będzie walka na punkty, bardzo wyrównana ta walka. Mi się wydaje, że dadzą wygraną De La Hoya, ale naprawdę no, boks pokazuje niejednokrotnie, że sportem jest niewymiernym. Naprawdę już tyle się zdarzało różnych sytuacji, różnych niespodzianek, że chciałbym, żeby moje te prognozy się nie sprawdziły i żeby walka całkowicie się inaczej ułożyła. Najlepiej, żeby nie wiem, bo nikt nie stawia na Pacquiao. Ja De La Hoya naprawdę bardzo uwielbiam, bardzo lubię tego zawodnika, ale chciałbym na przykład, żeby Pacquiao wygrał przed czasem, bo to była niespodzianka, tak? Każdy. Sam De La Hoya się wypowiada, że jeżeli tej walki nie wygra przed czasem, to dla niego to będzie jakby ją przegrał. No i dziwi to mnie, że De La Hoya tak podchodzi do tej walki, ponieważ jest doświadczonym zawodnikiem, wie jak jest w ringu i dziwi mnie jego wypowiedzi, powiem szczerze, ale mi się wydaje, że to jest troszeczkę nagłośnienie tej walki. Jak wiemy, w Stanach to ta otoczka jest robiona właśnie pod kibiców takiej wypowiedzi. Mi się wydaje, że bardziej tak, bo nie sądzę, że ten zawodnik podchodziłby tak do tej walki, jak podszedł teraz, że jeżeli on go nie znokautuje, to przegra przed czasem, ponieważ jak wiemy, jeżeli się za bardzo chce wygrać przed czasem, to zazwyczaj to idzie w drugą stronę.